Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i dzisiaj zabierzemy się za wieniec, który pokazywałam Wam wczoraj. Jest to wieniec z Iska, ale z racji, że wygląda tak bardzo delikatnie i za słabo, ja bym bardziej chciała, żeby wyglądało świąteczniej. Będę go dekorowała takimi gałązkami. Stwierdziłam, że fajnie będzie, jeżeli ten metalowy krąg owiniemy sobie taką taśmą jutową. Ona jest tutaj zawinięta w taki... To miała być kokardka, natomiast to sobie odetniemy i zrobię to po swojemu. Ale tu mamy naszą bazę. Co będę potrzebowała jeszcze oprócz tego? Te czerwone gałązki i mam ich tutaj pewnie za dużo, natomiast sobie je wykorzystam też do czegoś innego. Nożyce do drutu, bo te gałązki są na takich drucikach i wygodnie jest, gdy po prostu możemy je dociąć, tak jak nam odpowiada. Mamy tutaj taśmę jutową, to tak wpadłam teraz na ten pomysł, zobaczymy, czy ostatecznie go zrealizujemy. Mam tutaj również pistolet z klejem, Krzyś mi go naprawił, także działa, da się naprawić pistolet na klej. I mam jeszcze takie czerwone dodatki, bo myślałam, że może na samą górę damy taką czerwoną kokardę. Także zaczynamy. Ja link do wieńca Wam daję pod spodem i do zakupów z Iska również, bo one pojawiły się wczoraj. Dobra, najpierw sobie ściągniemy to, bo to wygląda tak marnie, ta kokarda. Właściwie trzeba się nieźle dopatrzyć, żeby to wyglądało jak kokarda oczami wyobraźni. To sobie zdejmiemy. Teraz musimy zrobić ten wieniec, aby był ładniejszy. Miałam sobie kawę, Krzyś mi zrobił. Dziękuję. Proszę. Miki śpi, więc mamy chwilę czasu. I zacznę sobie od tego, że porozdzielam te nasze gałązki na takie, wiecie, one się też, o, tutaj tak wyłamują. To, co mogę, to sobie porozdzielam, bo ona ma tutaj drucik i ten drucik posłuży nam do tego, aby sobie to po prostu o ten wieniec zawinąć, będzie wygodniej. Natomiast niektóre części mają ten drucik bardzo długi, jak zobaczycie ten, no to coś takiego już nam nie jest potrzebne, więc sobie to po prostu dotniemy odpowiednio. A tak ręką nie da rady tego zrobić, więc lecimy porozdzielać to wszystko. Będę układała, żebym mniej więcej widziała, ile tego mam. I tak, udało mi się w końcu kupić te gałązki, bo polowałam na nie tyle czasu i nigdzie nie mogłam ich znaleźć. I w końcu się udało. Lubię takie rzeczy, lubię takie rzeczy. Lubię takie rzeczy. W ogóle widziałam, że można takie drzewko kupić. O, tutaj taka, zobaczcie, liścia będziemy mieć też na druciku. Do tego fajnie by było mieć druciki florystyczne. Natomiast ja nie mam drucików florystycznych i nie chciało mi się teraz jechać, więc mam tytrytki w kolorze czarnym, więc będzie po naszemu trochę. Co się zaczęła mówić? Aha, jest takie drzewo w ogóle, że ma takie te czerwone ten. No, nie widziałem. Ja jak szukałam tych gałązek, to znalazłam nawet drzewo, ale gałązek na Allegro nie znalazłam. Stwierdziłam, że może bym sobie drzewo kupiła, nie? Zasadzimy, na przyszły rok będę miała takie, wiesz. No, to na święta kwitnie, tak? No, właśnie o to chodzi, że to jest takie świąteczne. No to chciałam to zobaczyć. Ja też. I to ma takie właśnie te listki, bo to jest taka imitacja tego wszystkiego. Ale ono ma te listki takie... jak w tych amerykańskich wszystkich filmach i tam jakichś tam grafikach i tak dalej, nie? Sporo. Sporo. No pewnie nie zużyję tego wszystkiego, ale to sobie potem dam na choinkę. I jedna z Was zaproponowała mi, że tą właściwie gwiazdę, którą tam widzicie, którą docelowo chcę wymienić na ten wieniec, mówiła, że ona aż się prosi o to, aby ją udekorować. Stwierdziłam, że to w sumie nie jest zły pomysł, żeby ją udekorować, więc może jak wpadnę na jakiś cudowny pomyślunek, jakby to zrobić, to może to zrobimy jeszcze. Że jakimiś tymi gałązkami, coś tam. No i to może być całkiem fajny pomysł. Dobra, mamy tego dość sporo. Muszę ją wypełnić bańkę. O, ty też fajne. Tymi małymi, co mam je. Patrz, ile dobrych pomysłów. Spróbujmy to zrobić. Ciekawe, co będzie lepsze. Dobra, i teraz będziemy wkładać te nasze gałązki. Cały ten wieniec, o, w ten sposób, i zawijać. A później jutro robisz, tak, na końcu? No tak, właśnie myślałam, że to po prostu sobie owinę, no bo jak teraz dam jutro, no to i tak będę miała te gałązki na górze, nie? A nie chcę. Mądra głowa. Czasami się zdarzy. Ja sobie wybiorę takie cieniutkie. Tak, jakby cię wygodniej.
do góry już. Może jeszcze zaśnę. No, Mikołaj coś ostatnio u nas nie ma spania. W nocy spoko na szczęście, ale za dnia to tak mu się nie bardzo chce spać w ogóle. No i tak właściwie nic nie da rady zrobić. Ale fajnie to się trzyma, powiem wam. Także spoko, spoko opcja. Teraz zrobimy z drugiej strony. Tu sobie przygotowałam kartkę pod spodem. Wiem, że może to nie wygląda zbyt fajnie. Natomiast potem mi to, tutaj mam kolejny, pomoże jak będę to kleiła. Bo jedna z was mi powiedziała, żeby te ostre elementy przelecieć klejem na gorąco. No ale ja stwierdziłam, że może zakamufluję to wszystko właśnie tym. Więc chyba nie będę używała kleju, ale jest tu dość sporo takich gałązek, o zobaczcie, które odpadają. I je będę właśnie doklejała, żeby one się mi trzymały. Bo niestety tak działa ten wieniec, że wszędzie są te małe gałązki. Od razu wygląda bardziej świątecznie. Strasznie lubię te czerwone kulki. No po prostu wszędzie mam te czerwone kulki. Chora jest. Na punkcie czerwonych kulków. Od razu wygląda to ładniej. Mamy tego więcej, czy jeszcze? Wkładała. Masz tego tyle, że... Co sobie będę żałować. Ja zaczęłam owijać już tą taśmą jutową. Tutaj z przodu sobie ją zahaczyłam, zakleiłam klejem na gorąco. I wygląda to tak. Z tej strony możecie zobaczyć bez. I z tej strony z. Tylko ja to jeszcze będę układała tak, żeby to jak najbardziej zakamuflować. Sobie ją jeszcze poukładamy, dokładnie tak, jak bym chciała, ale dzięki tej taśmie ona też będzie pasowała do naszych lamp, do brązowych półek, także my mamy dużo takiego właśnie brązowego materiału gdzieś po domu, więc wydaje mi się, że fajnie to będzie wyglądało na tej półce. No i lecimy, to jest takie dość mozolne i po kawałeczku, że tak powiem, taśmuję. Nie chcę tego dzielić na mniejsze kawałki, bo chciałam, żeby to było razem, żeby ona mi się po prostu nie rozwijała, żebym nie musiała jej kleić, dlatego przeplatam cały czas właśnie tą taśmę. Takie delikatuśne materiały, ja się z nimi tak szarpię. Kończymy. I teraz klejem na gorąco ja sobie tutaj przejadę. O. I teraz zawiniemy. W taki sposób. I jeszcze to od spodu przykleimy. Żeby mogła to obciąć i żeby nam się to nie pruło. O, widzicie, wyszedł ten klej. Teraz zostawię, aby zastygnął. Potrzymam na chwilę i dotnę. Dobra, będziemy robić teraz kokardy na samej górze. Ja tutaj użyję tiulu i ten tiul fajnie się układa jako kokardę. On też będzie super, jeżeli chodzi o opakowanie prezentów. Ten tiul też pojawiał się w poprzednim wianku świątecznym, który robiłam na drzwi i wygląda bardzo ładnie. Ja sobie go tak więcej wezmę, potem sobie go dotnę, ale zawsze wolę tego ciutkę więcej sobie zrobić i będziemy to ciąć. Jak słyszycie, Mikołaj już ma pospane. Już się nie opłaca spać. Teraz mniej więcej... na połowę i będziemy go tutaj zawieszać i puścimy tą kokardę trochę niżej. Także muszę sobie troszeczkę. Dobra, wygląda to tak, wstępnie. Jeszcze podoklejam to, co poodpadało gdzieś, gdzie mam jakieś tam luki i zajmiemy się zmienianiem tej ściany tutaj już na taką świąteczną, ponieważ najwyższy czas,
że jest połowa grudnia, a ja dalej tam mam coś, na co nie chce mi się patrzeć, więc dzisiaj się tym zajmiemy. Teraz będziemy to wszystko zdejmować, więc trochę mi to zajmie. Słuchajcie, ja to wrzuciłam tak, sobie myślę, o, bo tak wszyscy tak, byle co, byle gdzie, a potem wychodzi taki syf, bo to jest taki świąteczny syf. Aktualnie wygląda to tak, jakby znalazły się tutaj wszystkie rzeczy, które gdzieś indziej nie znalazły miejsca, a to w ciepadę zostały na półkę, no nie? Więc będę sobie to wszystko zdejmować i zrobimy to tak, jak być powinno, jak będzie ładnie po prostu. Ja bym tego lepiej nie zrobił, ale dla mnie już było ładnie, myślałem, że to już jest skończone. No, ty mnie to tak denerwowało, mam szok. Za dużo jest tutaj rzeczy i kolorystycznie to do siebie nie pasowało. Jeszcze będę drukować zdjęcie tutaj, do tej ramki. Tu jest chyba szkło. Pierwsza ramka ze szkłem, a nie pleksją. Bo jest strasznie ciężka. No, chyba jest szkło. Na pewno jest szkło. Z tymi bańkami to miałeś całkiem fajny pomysł. Bo tak tu napakować tych małych banieczek, trochę zielonych tych igiełek. No, tylko nie wiem, jak je tam sadzimy jeszcze. A to spada. Tak? To. Nie, dobrze. Niektóre zakupy, to ja się przyznaję, że robię pod wpływem chwili i bez koncepcji na nie, zupełnie. Zaczniemy od naszego wieńca, wianka. Ktoś mi powiedział, że wieniec to jak na cmentarz. No ale to tak się nazywa, no to co mam powiedzieć. Jak nazywam sobie życie po swojemu, to nie mam nazwać życie po swojemu, a jak nazywam tutaj jak jest, to też źle. Smutno mi jest, dlatego o tym tak mówię często, bo mi jest smutno z takich rzeczy. Dobra, zawieszamy. O, teraz wygląda to ładnie. No, wygląda fajnie. Lepiej niż tamto. O, no 1000 razy lepiej. Ale ona wygląda tak ładnie dopiero teraz, jak jest ubrana. Dzięki tobie. No, nieskromnie powiem, że tak. Dobra, lecimy dalej. Ten wianek tu nie pasuje. To ci tu nie pasuje? Dwa wianki koło siebie. No, ale każdy inny. Zabieramy się za drukowanie naszych zdjęć świątecznych. W ogóle generalnie mamy plany z większą ilością zdjęć, ale dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie tą naszą cudowną ścianą. I żeby ją dopełnić, to potrzebujemy zdjęcia z naszej takiej sesji świątecznej, tak to mogę nazwać. On jest jeszcze nieotwarty. Aha, to jest zdjęciowy? To jest zdjęciowy. Duży. I teraz tą ładną do nas, tą na której ma być drukowane, włóż tutaj w to duże. I tam masz takie niebieskie, dociągnij to tym niebieskim. Mamy? Tak. Okay. Teraz sobie musimy zmienić tutaj wielkość zdjęcia. To jest A3, A3, A3. Epson Premium Glossy. Zaraz zobaczymy, czy to jest ten papier. Epson Glossy, dobra. Epson Paper Glossy, tak? Paper Glossy. To dajemy gotowe. I dajemy glacę. Drukuj. Papier fotoglaca. Zaczynamy drukować. To jest fajne, to że on się tak sam chowa. Czy tak nie wystaje? Szybko. Mega szybko. No jak na takie drukuje. Wielkie, no nie? Niesamowicie szybko drukuje. Bo te małe zdjęcia to ona tak nie pluwa, tak. No nie? Ona drukuje szybciej. Niż ta drukarka taka, co się wywołuje w Rossmanie. Już się pojawiamy. A gdzie jest ta ramka? Tam na stoliku. O, już widzę Mikołaja i Martusię. Ale to zajebista jakość. Niesamowite. Uuu. Sztos. No jak oryginał. Teraz zobaczymy, czy nam to tutaj wejdzie. Będzie trzeba przyciąć. Bo jest chyba za duże troszeczkę. Załadowane. Czas zobaczyć. Jak to wyszło. Uuu. Przeładnie.
Mega czarno, nie? Ale mega klimatyczne to zdjęcie jest. Ono wygląda wydrukowane, tylko tu się podrapałam. Ale wydrukowane wygląda lepiej niż w aplikacji. Idziemy położyć? Idziemy. Uuu, pięknie. Mina Mikołaja zawodowa. Mega. Idę zobaczyć. Aha. Jeszcze mam taką czarną ramkę na podłużne zdjęcie. Moglibyśmy jeszcze jedno sobie drapnąć z tego. No. A więc prezentuje się tak. O wiele ładniej niż było. Według mnie jestem zadowolona. No i jeszcze to zdjęcie dopełniło wszystko. No spoko, jest tak bardziej delikatnie, mi się też podoba. Fajnie, że tam połączyłaś te światełka. To jest super. Na tym domku, nie? Aha. Ja pokażę tak, wiesz, wieczorem jak się zrobi, tak, że się to klimatyczne światło takie będzie. Te gałązki z Jiska, co tam wisi przez te półki, też całkiem fajnie wyglądają, pomimo tego, że się tak sypią dość, ale wygląda to bardzo ładnie. To tyle w tym filmie, zapraszamy Was jutro. Widzimy się o 15. O, aż Mikołaj się smuci, że to już koniec. My idziemy spać. I co? Zostawcie kciuka w górę, no i dajcie znać, czy robicie na przykład sesje świąteczne, bo jestem bardzo ciekawa, bo to takie się zrobiło popularne, no to podzielcie się swoimi opiniami, czy tak, czy nie. Do zobaczyska w kolejnym. Pa!